Dzień dobry Państwu. Proszę przyznajcie się, uwierzyliście panu Mateuszowi Morawieckiemu, premierowi Rządu Prawa i Sprawiedliwości, że dzięki tak zwanej tarczy antyinflacyjnej ceny nośników energii na chwilę stanieją. Przyznam się, drodzy Państwo, że ja i tak mówiłem we vlogu, trochę się na to nabrałem. Co prawda, byłem przekonany, że ewentualny spadek cen będzie wyłącznie na 2, góra 3 miesiące, ale jednak miałem nadzieję, że na te 2-3 miesiące ceny nośników energii spadną. No i okazuje się, że nie, ponieważ już w grudniu, zanim jeszcze ta tarcza antyinflacyjna weszła w życie, wiemy, że ceny prądu i gazu wzrosną. Także nie da się być jednocześnie trochę niskim i trochę wysokim, i nie da się, żeby ceny jednocześnie trochę spadały i trochę wzrastały. Także, drodzy Państwo, już wiemy, że prąd. Podrożeje o około 20% od 1 stycznia 2020 roku, za to gaz nawet o 40%. Tutaj trochę będzie zależeć od tego, do czego używamy tego gazu, i tutaj będzie taka podwójna niesprawiedliwość. Jeżeli używamy gazu do gotowania, czyli mniej go zużywamy. To nasze rachunki wzrosną o około 10%. Natomiast jeżeli używamy gazu do ogrzewania mieszkań, czyli mamy piec gazowy, to nasze rachunki wzrosną nawet o 40%, czyli nie dość, że to są wyższe rachunki, to jeszcze więcej wzrosną. Tak, no, w sezonie grzewczym za miesiąc za używania gazu można mieć rachunek nawet kilka tysięcy złotych, powiedzmy 2000, no to jak dojdzie 40% to będzie 2800 za jeden miesiąc ogrzewania, ale słuchajcie, uspokajają nas, uspokajają, bo na wiosnę mają się ceny ustabilizować, nie, przepraszam, unormalizować, czyli nawet mają spaść, ale tylko gazu. Ceny prądu nadal mają być wysokie. Prawdopodobnie do wiosny będziemy mieli jeszcze nawet kolejne podwyżki cen prądu. Natomiast ceny gazu na wiosnę mają spaść. I w sumie super, nie? Każdy woli, jak jest taniej. Tyle tylko, że należy sobie zdać sprawę, że gaz na wiosnę to trochę tak jak musztarda po skończonym posiłku. No bo na wiosnę generalnie jest ciepło. Już się zaczyna robić ciepło, i ludzie przestają używać gazu do ogrzewania swoich domów i ewentualnie mieszkań. No bo już nie trzeba ogrzewać, ewentualnie tak jeszcze troszeczkę ogrzewać trzeba. Co prawda, do gotowania no nadal się przyda, no ale jak już powiedziałem, do gotowania tego gazu naprawdę zużywa się niewielkiej ilości. Także, cóż, gaz będzie cholernie drogi. Wtedy, gdy będzie najbardziej potrzebny, bo wiadomo styczeń, luty to są najzimniejsze miesiące i zużywa się tego naprawdę ogromnej ilości. A jak już przestaniemy tego potrzebować tak bardzo, no to wtedy stanieje. Aha, i to jest jeszcze bardzo ważne, mówimy tu wyłącznie o zastosowaniu do gospodarstw domowych. Albowiem przedsiębiorcy, którzy używają gazu i prądu, no to rachunki dostają o wiele wyższe niż o jakieś marne 20 czy 40%. W internecie znajdziecie pełno filmików, gdzie przedsiębiorcy z różnych części Polski pokazują nowe, wyższe rachunki. I one są na przykład o 220% czy 260% wyższe. Drodzy Państwo, i teraz, żeby nie być gołosłownym, <laughs> przepraszam, przeczytamy sobie drodzy Państwo, no, źródłowe, źródłowe artykuły, prawda? Pierwszy z nich nosi nazwę, o tyle ma podrożeć prąd i gaz, są nieoficjalne informacje, natomiast to są nieoficjalne informacje z tak zwanych dobrych źródeł, serwis to się nazywa Business Insider, i według serwisu Business Insider już oficjalnie w piątek mają być ogłoszone decyzje URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki, że te podwyżki od 1 stycznia będą. I drodzy Państwo, bądźcie pewni, że to nie są ostatnie podwyżki, przynajmniej jeśli chodzi o prąd. O tym, dlaczego jest tak drogo, to jeszcze będzie w dalszej części tego. Materiału. Zaraz po tym, jak przeczytamy sobie drugi artykuł w serwisie Business Insider pod tytułem PGNIK. Ceny gazu powinny unormować się na wiosnę. PGNIK to jest polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. No, szczerze mówiąc, naprawdę mnie to nie dziwi. E, tutaj naprawdę nie trzeba być ani ekspertem rynkowym, e, ani. E, ani jakimś analitykiem, żeby przewidzieć, że gdy gazu generalnie będzie dużo mniej zużywane, to będzie tańsze. Wiecie, o prawie podaży i popytu to uczą na, wiecie, w takich normalnych krajach to w podstawówce, że generalnie im większe jest podaż, tym ceny spadają, a im większy jest popyt tym ceny rosną, no to jak popyt spadnie, bo zima się skończy, bo będzie wiosna, no to normalne, że ceny spadną. Natomiast wtedy nie będzie potrzeby tego używania, natomiast jak, jak znowu gaz będzie potrzebny, to prawdopodobnie znowu wzrośnie. Dobrze, Ech, drodzy Państwo, lecimy. Najpierw ten pierwszy artykuł. Artykuł osoba, która go napisała, się niestety nie podpisała. Business Insider o tyle ma podrożeć prąd i gaz, są nieoficjalne informacje. Prąd zdrożeje o około 20%, gaz nawet o 40%. Takie podwyżki mają czekać Polaków od stycznia. Wzrost cen energii elektrycznej o około 20% dla odbiorców indywidualnych czyli w skrócie dla gospodarstw domowych. Ogłosi w najbliższy piątek Urząd Regulacji Energetyki. Tak donosi Radio Z. Prezes URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki, miał się na nowe stawki zgodzić po negocjacjach z firmami energetycznymi. Te podwyżki mają być ogłoszone w najbliższy piątek przez szefa URE Rafała Gawina. CD Gazu. Dla odbiorców indywidualnych będą jeszcze wyższe. To podwyżki, tu podwyżki mają sięgnąć nawet 40%. Dla gospodarstw, które wykorzystują gaz do ogrzewania, rodziny, które wykorzystują natomiast surowiec tylko do kuchenek, powinny się przygotować na rachunki wyższe o 10%. Jeśli chodzi o gaz, to jedną z wnioskujących stron o takie podwyżki miała być spółka PGNiG obrót detaliczny. To co państwo, jak ostatnio sprawdzałem, PGNiG to była spółka Skarbu Państwa. Um, no. I nadal to jest spółka Skarbu Państwa. No kurczę, no to tak nieładnie, wiecie, tak tutaj wychodzi, że że to, że, to, że, to, że to rząd nam podnosi. No bo no, można mówić, że oczywiście to jest przecież tylko firma i ona, i skarb państwa ma w niej udziały i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, drodzy Państwo, jak te firmy państwowe z udziałem skarbu państwa się zachowują, to widzieliśmy, jak się zaczynała pandemia, nie? na przykład tam y, te maseczki wozili, żeby i premier się na tym lansował, także kupował i tak dalej. A jak na przykład premier Morawiecki miał kryzys wizerunkowy, bo wyszło na taśmach Morawieckiego, że się bardzo cieszył, że pan Kubica ma, y, miał wypadek, y, no to zaraz Orlen przyszedł z pomocą i zaoferował panu Kubicy y, cy współpracę, no i pan Kubica teraz mógł powiedzieć głośno, publicznie, co myśli o panu Morawieckim, który się cieszył z jego wypadku, a teraz ściska ręce na reklamach różnych tam, czy tam na zdjęciach różnych osób, że się tak wyraża. Także to jest oczywiście zupełny przypadek, że, że, że Orlen zaczął współpracować z panem Kubicą dosłownie zaraz po tym, jak wybuchła ta Afera wizerunkowa pana Morawieckiego i de facto ją przykryła. No ale taki ciekawy przypadek. Lecimy dalej. Nowe taryfy za prąd i gaz mają wejść w życie z początkiem stycznia 2022 roku. Czyli przepraszam, że ten pierwszy. Może wejdą od drugiego albo od trzeciego. Rzeczywiście pewnie od pierwszego nie wejdą, bo to święto, pewnie od drugiego albo od trzeciego. Także jeszcze w święto pierwszego nowy rok będziemy mogli się pewnie taniej pogrzać i taniej ugotować. Ceny gazu są ostatnio rekordowe na giełdach. W środę surowiec był droższy o 50% względem początku tygodnia. Eksperci, i przedstawiciele branży winią za to między innymi politykę Gazpromu. Gazpromu. Nasz konkurent zderzył się z problemem niewystarczającej podaży gazu ziemnego. Wynika ona głównie z działa, przepraszam, nasz koncern zderzył się z problemem niewystarczającej podaży gazu ziemnego. Wynika ona głównie z działań Gazpromu, głównego dostawcy gazu do Europy, Gazprom, nie korzysta w pełni z możliwości technicznych tranzytu tego surowca w kierunku zachodnim i nie yy, za Pełnia nim swoich magazynów w Europie. Zachodniej yy, i nie zapełnia nim swoich magazynów Europy Zachodniej przed zimią. Mówił Marcin Szczudło, wiceprezes Pekinik. obrót detaliczny. Zanim sobie to wszystko skomentujemy, jeszcze drugi artykuł mówiący o tym, że będzie lepiej, gaz będzie tańszy, gdy go nie będziemy już tak. Potrzebować, mówię tutaj oczywiście o odbiorcach detalicznych. Peginik ceny gazu powinny unormować się wiosną. Też Biznes Insider. Na tegoroczny szok cenowy na rynku gazu ziemnego nałożyło się. Kilkanaście różnych czynników, z których większość nie powinna się powtórzyć w roku 2022. Stąd na wiosnę ceny gazu powinny wrócić do normy, ocenił zastępca dyrektora Biura Strategii Polskiego Górnictwa, Naftowego i Gazownictwa, w skrócie Peginik Maciej Lechowski. Wpływ na gwałtowne odbicie cen gazu. Ziemnego miało kilkanaście różnych czynników, m.in. planowe i nieplanowane przestoje w Norwegii, ograniczenia wydobycia w Holandii, susza w Brazylii. Na to wpisała się także polityka Gazpromu. Zakładam, że szereg z tych czynników nie powtórzy się w 2022 roku. I, I zwróćcie uwagę, jakie to jest ciekawe. Dwa artykuły napisane tego samego, yy, tego samego dnia, które się pojawiły w serwisie bardzo blisko siebie. Jeden obarcza o wszystko Gazprom, a drugi mówi, że to jest tak dużo różnych czynników, aż kilkanaście. Yy, więc yy, tak, zakładam, że szereg z tych czynników nie powtórzy się w 2022 roku. Więc szoki będą mniejsze, ale cały czas będą, skoro będą tylko mniejsze, no to będą występować. Drodzy Państwo, zastrzegł jednocześnie, że presję na ceny gazu nadal będzie wywierał fakt, iż trudno będzie ponownie zapełnić europejskie magazyny gazu na wiosnę, o czym świadczą choćby historycznie wysokie ceny w kontraktach terminowych. Na kwiecień. Będzie na pewno lepiej niż w tym roku pod względem cen gazu, ale trudno przewidzieć szczegółowe poziomy cen. Jakich można się spodziewać w 2022 roku? Czy mówiąc krótko, będzie do dupy, ale mniej do dupy niż teraz, no to zawsze trzeba się cieszyć. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o ceny gazu, warto wspomnieć, że jeszcze niedawno rząd Prawa i Sprawiedliwości się chwalił. Jaki to jest wspaniały, fantastyczny, jak to dzięki nim ceny gazu spadają. A teraz siedzi cicho. Druga rzecz, przez dłuższy czas ponosiliśmy koszty. Tak zwanej dywersyfikacji dostawców gazu. Prawda? Ponosiliśmy koszty właśnie po to, żeby być uniezależnieni od Gazpromu, żeby w razie czego, gdyby cokolwiek, nie daj Boże się działo, żeby mieć gaz z innych kierunków i żeby mieć taniej, żeby się zabezpieczyć. No i proszę bardzo, na wypadek ryzyka, takiego jak się właśnie zdarzyło, żeśmy ponosili koszty. A teraz, gdy się to ryzyko zrealizowało, to wygląda na to, jakbyśmy tych kosztów nigdy nie ponosili i, i nie byli zabezpieczeni. No to jest, drodzy Państwo, rzecz co najmniej dziwna. I tutaj moim zdaniem powinna się pojawić komisja śledcza i nikt, który to po prostu wyjaśni. Kolejna rzecz to powinniśmy się dowiedzieć, dlaczego Amerykanie, nasz wielki, wspaniały sojusznik, nie wspierają nas gazem. Skroplonym LNG, w momencie, w którym było pełno gazu, można było go dużo i tanio kupować od Rosji, co chwila telewizja publiczna podawała informacje, jak to wpłynął do gazoportu, bodajże Świnoujściu, gazowiec, jak to żeśmy dużo gazu kupili, ją wpłynął od naszego wielkiego sojusznika Stanów Zjednoczonych. A teraz nagle, kurde, cisza. Czyli teraz, gdy to by się przydało, to tego nie ma. W związku z tym to jest bardzo dziwne. Albo pis został zdradzony, albo pis coś spierdzielił z kontraktami. To wygląda naprawdę bardzo, bardzo dziwnie, że się tak wyrażę. Do tego jeszcze podobno, przecież cały czas nam mówiono, że my gazu mamy w opór byliśmy tak bardzo tego gazu w opór, że nawet żeśmy przecież go sprzedawali za granicę niedawno y, jakiejś ilości, więc ja w ogóle nie rozumiem, o co tutaj chodzi. No albo mamy go mało i musimy teraz bardzo drogo kup kup kupować i dlatego, że, musimy, że mamy mało i musimy bardzo drogo kupować, to ceny idą w górę, no albo mamy go w opór. No i tak bardzo mamy go w opór, że sprzedajemy innym. No, ostatnio była przecież na ten temat informacja. Także tutaj się, drodzy państwo, kompletnie to wszystko nie zgadza. Druga rzecz to prąd. Dlaczego prąd jest drogi? Bo Unia Europejska zdecydowała, że ma być. Tak w wielkim skrócie. Albo zdecydowała świadomie w ramach tak zwanego Fit for 55, czyli w skrócie masz być biedny dla dobra klimatu. Ma być drogo, żebyśmy mniej zużywali. Jak będziemy mniej zużywać, to to będzie lepiej dla klimatu. Tak wymyśliła sobie Unia, broń Boże, nie ja, albo też opcja numer dwa yy, przez, przez po prostu głupotę, głupie działania, nieintencyjnie. Ta druga wersja może. W... Tak czy siak, sprowadza się to do tego, że mamy strasznie małe, jako Europa, w tym Polska, drodzy Państwo, także tutaj pisowcy no, nie mają prawa gadać o to, co oni są wspaniali, super, jako to oni przygotowali kraj, a Unia Europejska zła. Zdaje się nawet, że ostatnio była przecież, uruchnęła informacja, że gdyby nie Szwedzi albo Szwajcarzy, to by nam zabrakło prądu, bo tam jakąś elektrownię uruchomili i tak dalej. No, mieliśmy straszne, straszne problemy, nie? Tak, ale także u nas też jest problem z tym prądem, drodzy Państwo, elektrowniami. Mówiąc krótko, um, Unia Europejska jako taka wymyśliła sobie, że przejdzie na odnawialne źródła energii. No i te odnawialne źródła energii no, nie zdały egzaminu. Okazuje się, że one przede wszystkim nie dostarczają one też trochę nie dostarczają tyle tego prądu, ile trzeba, ale również, ale przede wszystkim nie dostarczają go. Tak jak trzeba. Mówiąc krótko, one są bardzo nierówne. A prąd elektryczny jest trudny do magazynowania i generalnie tyle jego się wyprodukuje, tyle trzeba go zużyć. Mówię generalnie. W związku z tym, yy, ci, którzy jakby zarządzają siecią, muszą patrzeć na pobór i w zależności od tego, jaki jest pobór, to nazwijmy to yy, manipulować mocami wytwórczymi. I w przypadku elektrowni gazowej jest to dość łatwe i szybkie. Tam po prostu zwiększasz, zmniejszasz, to bardzo szybko działa. W przypadku <laughs> elektrowni atomowej, węglowej jest już to trudniejsze. Natomiast w przypadku elektrowni, nazwijmy to odnawialnych, jest to całkowicie niemożliwe. Znaczy, można to wyłączyć, ale, ale w drugą stronę to tak nie działa. Nie zmusisz słońca, żeby świeciło w nocy, nie zmusisz wiatru, żeby. Wiał z optymalną mocą, albo będzie ci wiał za słabo, i przez to będziesz miał problem, że produkuje za mało energii, albo będzie ci wiał za mocno i będziesz musiał w ogóle wyłączyć te wiatraki, więc w ogóle nie będą produkował, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj Unia Europejska, zwłaszcza Niemcy, generalnie popełnili błąd. Powyłączali Niemcy elektrownie atomowe, postawili na, od, na odnawialne źródła energii połączone z, połączone z elektrowniami gazowymi, które miały jakby kompensować na szybko różnice w dostawach prądu z tych OZE, czy odnawialnych źródeł, źródeł energii. No i tak wyszło, że nie wyszło. Tyle. Do tego jeszcze Unia Europejska po, piotwornie walczy z węglem. Unia Europejska nie cierpi węgla bardziej niż diabeł wo wody święconej, przez co Europa, która generalnie leży na węglu, nie bardzo może skompensować e, problemy z wytwarzaniem e, energii gazowej przez zwiększenie mocy produkcyjnych prądu z, e, prądu z elektrowni węglowych. No bo generalnie węgla nie ma. I dochodzi do takich naprawdę kretynizmów, jak to PiS, w momencie, w którym węgla nie ma i trzeba by zwiększać moce wydobywcze, ile się tylko da, generalnie kontynuuje proces wygaszania kopalń. I do tego jeszcze dochodzi tak zwane Fit for 55. Przepraszam, Fit for 55 to jest jedna rzecz, a do tego jeszcze prawa do emisji dwutlenku węgla, które sprawiają, że to jest po prostu wszystko drogie, drogie, drogie i bardzo drogie. I to jest tyle. Tylko tyle i aż tyle, e, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że... Znaczy, podobał się Wam vlog, bo to, że ceny będą wyższe, to... E, no to bardzo niefajnie, zwłaszcza, że wiecie, teraz będą jeszcze... Że tam chyba w lutym czy w marcu mają wrócić do normalności te stawki VAT, Normalne, znaczy że, że, że już nie będzie tych obniżonych stanów VAT i, 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 i akcyzy, więc jeszcze bardziej to wszystko się podniesie. I co tutaj należy zwrócić uwagę? No, to oczywiście będzie miało fatalny wpływ na, na inflację. Fatalny. Ceny prądu przekładają się na ceny wszystkiego. Oczywiście tutaj mówimy o cenach dla mm, użytkowników domowych, no, ale drodzy Państwo, to nie jest tak, że dla użytkowników domowych. Idzie do góry, a dla firm nie idzie. Dla firm idzie i to jeszcze bardziej. I ten prąd, ten gaz, to paliwo, które też przecież idzie do góry, to wszystko jest wliczane w ceny produktów i usług, więc wszystko będzie drożeć. Drodzy Państwo, powiem to tak bardzo przewrotnie i trochę sobie śmieszkując. Jedynym, co może powstrzymać styczeń przed byciem pierwszym miesiącem z dwucyfrową inflacją to to, że dwucyfrową inflację zaliczymy już w grudniu. Bo, drodzy państwo, generalnie, gdyby nie to, już byśmy mieli wysoką dwucyfrową inflację w styczniu, natomiast moim zdaniem przez to, znaczy w styczniu byśmy, nie, niekoniecznie byśmy, byśmy, bez tego niekoniecznie mielibyśmy w styczniu, ale byśmy mieli blisko marzec, Luty już byśmy mieli. Natomiast teraz stanie się to po prostu jeszcze szybciej. I tyle, drodzy państwo, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, proszę. Do zobaczenia. Pa, i no i prosiłbym jeszcze o łapkę w górę, komentarz i udostępnienie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.